Dobre. Let's open Luke chapter 10. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 10. Verse 25. Wiersz 25. 10 rozdziału Ewangelii Łukasza. Oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? A lawyer came. Przyszedł do Jezusa nauczony w Piśmie. Lawyer came to whom? Przyszedł do kogo? To Jesus. Do Jezusa. Who met who? Kto spotkał się z kim? What met what? Co spotkało co? Two teachers. Okay. Dwóch nauczycieli spotkało się. I want you to remember. Chciałbym, żebyście pamiętali. I'm not a theologian. Nie jestem teologiem, but to understand Bible, ale aby zrozumieć Biblię, you always have to remember there is a difference between the truth and fact. Zawsze musicie pamiętać o tej różnicy pomiędzy prawdą i faktem. God sends Jesus to us. Bóg posłał Jezusa. To reveal what? Aby objawić co takiego? Truth. Prawdę. Why? Dlaczego? Because his people only know fact. Dlatego, że jego lud zna tylko fakt. Remember this. Pamiętajcie o tym równaniu. Because his people only knew fact. Dlatego, że jego lud zna tylko fakt. God's people were here. Lud Boży znajduje się w tym momencie, they're deceived by Satan, w którym zostaje zwiedziony przez szatana. So who is lawyer? Więc kto jest tym nauczonym w zakonie? Yeah, he is a man of fact. To jest właśnie człowiek faktu. He is the teacher. To jest nauczyciel. Everybody respect him. Każdy odczuwał dla niego respekt. Because he knows so many facts. Dlatego, że on znał tyle faktów. This is a big problem for Jesus. To stanowiło duży problem dla Jezusa. This fact is challenging to truth. Ten fakt rzuca wyzwanie prawdzie. And he asked. Więc on zapytał: What shall I do to have eternal life? Czynić, aby uzyskać żywot wieczny. And Jesus have to tell him. I Jezus musiał mu powiedzieć. What Jesus want to tell him? Co Jezus chciał mu powiedzieć? If you're Jesus, gdybyście byli na miejscu Jezusa, what would you like to tell him? Co chcielibyście mu powiedzieć? According to this knowledge you have so far. A według tej wiedzy, jaką teraz już macie. If I were Jesus, gdybym ja był na miejscu Jezusa, I like to tell him, to chciałbym mu powiedzieć: My son, mój synu, my brother, mój bracie, you only know the fact. Ty znasz tylko fakt. You need the truth. Potrzebujesz prawdy. That's what I want to tell. To właśnie chciałbym mu powiedzieć. Is Jesus telling him that? A czy Jezus mówi mu to właśnie? Exactly. Dokładnie. But much more beautiful way. Ale w o wiele piękniejszy sposób. Let's see how Jesus responded. Popatrzmy, w jaki sposób Jezus odpowiedział. Verse 26. Wiersz 26. He said to him. On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? I know you know how it is written. Wiem, że wiesz, znasz to, co zostało napisane. But do you know what it means? Ale czy wiesz, jakie to ma znaczenie? To właśnie Jezus mówi tutaj. Inaczej mówiąc, Jezus powiedział do niego: Ja wiem, że ty znasz fakt. Ale ciekaw jestem, czy ty znasz prawdę. I dalej ten nauczany w zakonie mówi, wiersz 27. A ten odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. 100%. W 100% ta wypowiedź była poprawna. Right? Prawda? This is perfect answer. To była doskonała odpowiedź. If he is a college student, he gets A+. Gdyby on studiował, to wtedy otrzymałby najlepszą ocenę za taką odpowiedź. He passes. I zdałby egzamin. Did he pass? Ale czy zdał egzamin ten nauczony w zakonie? He didn't pass. Nie, w tym przypadku tak nie było. He gave Jesus perfect answer. On udzielił Jezusowi doskonałej odpowiedzi. Did he pass? Ale czy zdał egzamin? No, he didn't pass. Nie. How do I know he didn't pass? Skąd wiem, że on nie zdał? Let's take a look. Popatrzmy. Verse 28. Wiersz 28. Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył. Jesus said. Jezus powiedział: You have answered right. Odpowiedziałeś dobrze. What does it mean? Co to oznacza? Your answer is perfect. Twoja odpowiedź jest doskonała. What does it mean? Co to znaczy? Jesus did not say. Jezus nie powiedział. What Jesus had to say to pass him? Co Jezus musiał powiedzieć, aby on mógł zaliczyć ten egzamin? If Jesus is totally satisfied. Gdyby Jezus był całkowicie zadowolony. And what Jesus would say to him? To co powiedziałby mu wtedy? I'm glad you said that. Zadowolony jestem, cieszę się, że tak powiedziałeś. If I were Jesus, gdybym ja był Jezusem, I will not say this. To nie powiedziałbym tego. You have answered right. Odpowiedziałeś prawidłowo. You know what this means? Wiecie, co to znaczy? Your answer is right. Twoja odpowiedź jest prawidłowa. But you are not right. Ale ty, z tobą jest coś nie tak. What it means. To właśnie takie ma to znaczenie. If Jesus know this man is past, gdyby Jezus wiedział, że ten człowiek naprawdę udziela prawidłowej odpowiedzi, then Jesus will say this. To wtedy powiedziałby tak. Instead of Jesus saying your answer is right, zamiast powiedzieć twoja odpowiedź jest właściwa, Jesus will say, powiedziałby you're right. Masz rację. That means he has the truth. To znaczy, że on ma prawdę. But right now, ale teraz, this lawyer does not have the truth. Ten nauczony w zakonie nie posiada tej prawdy. This lawyer only has the fact, right? On tylko posiada fakt. You know, many Christians can fall in this trap. Wielu chrześcijan dzisiaj niestety kontrolowanych jest w ten sposób przez fakt. This is the typical picture of the Laodicean church. To jest typowy obraz kościoła laodycejskiego. Our answer is right. Nasza odpowiedź jest właściwa. Are we? Ale czy my jesteśmy sprawiedliwi? What make us right? Co sprawia, że jesteśmy sprawiedliwi, że mamy rację, że udzielamy tych właściwych odpowiedzi? What make us right? Co sprawia, że możemy być takimi osobami? Jezus. For the Laodicea Church? Ale czy tak jest w przypadku kościoła laodycejskiego? Jesus is outside. Jezus jest na zewnątrz Laodycejczyka. Let me ask you this question. Pozwólcie, że zadam wam this is part pytanie. Of my book of Revelation. Yeah. To jest taki fragment zaczerpnięty z książki, którą pisze. Dlaczego Jezus znajduje się na zewnątrz Kościoła Laodycei? Jaki jest tego powód? Laodycejski Kościół nie chce wpuścić go do środka. My chcemy doktryn. Teologii. Gdy mamy całą teologię taką poprawną, zgodną z tym, co mówi treść Pisma Świętego, to wtedy mówimy, mamy wszystko. A Jezus mówi, ty potrzebujesz mnie. A my mówimy, a kim ty jesteś? Mamy przecież wszystko. Nie wchodź. Jezus został wyparty na zewnątrz. Jestem tak poruszony takim obrazem Jezusa. My wyrzuciliśmy Jezusa. Ale wiecie co? Ale Jezus nie opuszcza nas. Jeśli ktoś mnie wyrzuci, to powiem wtedy do widzenia. Nie potrzebujesz mnie. I ja ciebie też nie potrzebuję. But even though his people kicked him out, ale nawet jeśli jego lud wyrzuci go, he is still outside the door. To on nadal jeszcze stoi na zewnątrz drzwi i puka do tych drzwi z wielką siłą, asking us to open, prosząc nas, abyśmy go wpuścili. This is how the love of Jesus is revealed in the book of Revelation. To właśnie w ten sposób miłość Jezusa jest objawiona w Księdze Objawienia. So I want to show the love of God in the book of Revelation. Tak więc w tej księdze chciałbym pokazać wam miłość Bożą. Why? Dlaczego? Because book of Revelation is a scary book, you know. Dlatego, że Księga Objawienia jest traktowana jako taka księga, która powoduje przerażenie. If you only know the fact. Ale jest tak tylko wtedy, gdy znacie jedynie fakt. Fact of the prophecy. Fakt związany z proroctwem. Dangers. Niebezpieczeństwa. So we can teach the Revelation. Tak więc wtedy możemy nauczać objawienia. I ludzie będą się wtedy bać. Then we are doing disservice. I wtedy wykonujemy taką niewłaściwą służbę. Just like this lawyer. Tak jak ten nauczony w zakonie. Jesus said, you are answered, right. Więc Jezus powiedział, udzieliłeś poprawnej odpowiedzi. Powiedziałeś dobrze. You answered rightly. Do this. Powiedziałeś dobrze. Czyń to. Do. Czyń. 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 Do this and you will live. A będziesz żył. What this means? Co to oznacza? You will live means what? Będziesz żył, to znaczy co takiego? On the other way around, what does it mean? Jeśli to odwrócimy, to co to będzie oznaczać? You will live. Będziesz żył. You know what it means? Wiecie, co to znaczy? You are dead. Jesteś martwy w tej chwili. To właśnie to oznacza. You have no life. Nie masz teraz życia. Do. Czyń. Don't misunderstand Jesus. Nie zrozumcie. Jesus teaching the righteousness by works. Nie zrozumcie teraz źle Jezusa, a mianowicie, że naucza on sprawiedliwości z uczynków. I'll get to that point. Jeszcze wrócimy później do tego i będziecie mogli lepiej to zrozumieć. What does Ellen White says? Co mówi Ellen White? All the command of God is what? Przykazania Boże to co? This is obviously the command, isn't it? To jest pewien nakaz taki Boży, o którym tu czytamy. Czyń to. As if Jesus is teaching righteousness by works. Tak jakby Jezus nauczał zbawienia przez uczynki. But Ellen White said beautifully. I know Ellen White is a prophet. Ale ja wiem, że Ellen White jest prorokiem i ona napisała coś pięknego na ten temat. Even reading this one statement, I'm going to tell you. Nawet czytając ten jeden fragment, o którym chciałbym teraz powiedzieć, możemy dojść do takiego wniosku. I hope some of you knows. Mam nadzieję, że ktoś z was słyszał o tym. Ellen White says. Ellen White mówi. All the command of God is what? Całe przykazanie Boże sprowadza się do czego? Promise. Do obietnicy. That's what Ellen White says. To mówi Ellen White. When God says do, kiedy Bóg mówi czyń, it does not just mean command. To nie oznacza jedynie jakiegoś nakazu. When God says do, kiedy Bóg mówi czyń, what does it mean? To co to znaczy? It means I promise you can do this. To oznacza ja obiecuję ci to, że ty to będziesz czynił. To właśnie takie to ma znaczenie. Dlatego, że Bóg wie. My nie jesteśmy w stanie niczego uczynić bez mocy Bożej. To dlatego nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że Boże przykazania są obietnicami. Czyń to, albo będziesz to czynił. Pewien człowiek znalazł. Znalazł się w sierocińcu. I miał tylko 7 lat. I ten mężczyzna odkrył w tym chłopcu duży potencjał. To jest dobry chłopiec. On miał pieniądze. Ten mężczyzna był wpływowym człowiekiem, potrafił kochać. I zdecydował się pomóc temu chłopcu, aby stał się lekarzem. I ten mężczyzna powiedział, chcę, abyś udał się na studia medyczne. Czy to jest nakaz? To jest obietnica. Ja obiecuję ci, że zostaniesz lekarzem. Dostarczę ci pieniędzy i wszystkiego, co jest potrzebne. Dlatego, że ten chłopiec sam nie ma dostatecznych środków, aby zostać lekarzem. Podobnie jest w naszym przypadku grzesznych ludzi. My nie jesteśmy w stanie wypełnić Bożych przykazań. Tak więc jest taki jeden powód. I wierzę, że Ellen White naprawdę była natchnioną osobą. Dlatego, że nie słyszałem, aby jakiś teolog mówił o tym. Oh, you know, you read many books. Czytamy wiele różnych książek. God commanded this, command this, command this. Bóg nakazuje to i to i tamto. We have so many commands. Mamy tyle tych różnych przykazań i nakazów. We're overloaded with the commands. Jesteśmy przeładowani tymi wszystkimi przykazaniami. But Ellen White says, ale Ellen White mówi, He promises us. On obiecuje nam. That's righteousness by faith. Tak właśnie wygląda sprawiedliwość z wiary. Command is works. Przykazania to praca, ale praca dzieła, które są obietnicą, którą mamy od Boga. Czy możecie to zrozumieć? To zależy od tego, jakie widzimy w tym znaczenie. Dlatego, że aby czynić wszystko, co powiedział Bóg, ten nauczony w zakonie potrzebował tej mocy. On potrzebował znać Jezusa Chrystusa. So what Jesus is saying is, więc Jezus mówi tutaj, I'll show you who I am. Pokażę ci, kim jestem. I'll give you the power, which is love. Obdarzę cię mocą, czyli miłością. Then your genes will jump. A wtedy twój gen będzie podskakiwał. Then you will be alive. I wówczas będziesz żywy. Isn't this beautiful? Czy to nie piękne? Now, let's open the book of John. Otwórzmy teraz Ewangelię Jana. Chapter 5. Rozdział 5. Verse 39. wiersz 39. 5 rozdział, wiersz 39. 39 wiersz 5 rozdziału Ewangelii Jana. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Okay. When Jesus says scriptures, gdy Jezus mówi pisma, what is the scripture at that time? To czym były w tamtym czasie te pisma święte? Pentateuch, right? Tak, to była Tora. It's all Moses' law. Całe prawo mojżeszowe. What Jesus is saying is, tak więc Jezus mówi, you search the law of Moses, badacie prawo mojżeszowe, because in the Moses law, dlatego że w prawie mojżeszowym there's eternal life, znajduje się życie wieczne. And this Moses law is testify of me. A to prawo mojżeszowe wydaje świadectwo o mnie. You look at the Moses law, patrzycie na prawo mojżeszowe, you'll find me. I znajdujecie wtedy mnie. Well, let me show you on Moses law. Pokażę wam prawo mojżeszowe. And Deuteronomy 19. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 19 i wiersz 11. 19 rozdział, wiersz 11. Lecz jeżeli ktoś miał w nienawiści swego bliźniego i czyhał na niego i powstawszy przeciwko niemu ugodził go śmiertelnie, a potem schronił się w jednym z tych miast, to wtedy starsi jego miasta poślą i sprowadzą go stamtąd i oddadzą w ręce mściciela krwi i poniesie śmierć. I wiersz 13. Nie ulitujesz się nad nim, lecz zetrzesz z Izraela winę przelania krwi niewinnej, aby ci się dobrze powodziło. Czy widzicie tutaj Jezusa w tym prawie? Nie, to jest czymś przerażającym. Co więc Jezus mógł mieć na myśli, mówiąc, że w prawie mojżeszowym można go znaleźć? W ten sposób ludzie uczyli się o prawie mojżeszowym. Now, this is very contradicting. Tutaj widzimy bardzo dużą sprzeczność. Contradicting to what? Sprzeczność w nawiązaniu do czego? Love your enemy. Do miłości względem krzyża, względem miłości w stosunku do nieprzyjaciół. Contradicting to Calvary. Sprzeczność w stosunku do Golgoty. Now, which one you gonna choose? Co chcielibyście wybrać? Or how can we reconcile this? Albo w jaki sposób możemy to pogodzić ze sobą? Przecież tutaj widzimy tego samego Boga. Who gave Moses the law. Ten sam Bóg dał prawo mojżeszowe. Okay, now let's go to Matthew chapter 5. Ewangelia Mateusza, rozdział 5. Before we go to Matthew chapter 5. Ale zanim przejdziemy do Ewangelii Mateusza, przeczytajmy jeszcze jeden fragment z 5. Księgi Mojżeszowej. Verse 20 and 21. Wiersz 20 i 21 tego samego 19 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. A pozostali niech to usłyszą i niech się lękają, aby nie uczynili już tak złej rzeczy wśród ciebie. Oko twoje nie ulituje się, życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. No mercy. Żadnej litości. No mercy whatsoever, right? Żadnej litości tutaj nie widzimy. Okay. Now let's go back to Matthew chapter 5. A teraz przejdźmy do Ewangelii Mateusza, rozdział 5, Matthew chapter 5, 38. Wiersz 38. 5 rozdział Ewangelii Mateusza, wiersz 38. 38 wiersz. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. And verse 39, look at carefully, verse 39. I uważnie czytajcie teraz wiersz 39. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Completely opposite. Całkowicie inaczej ten fragment jest przedstawiony. Moses law całkowite says, przeciwieństwo. Prawo mojżeszowe mówi. Moses law says, if anyone slap your right cheek, prawo mojżeszowe mówi, że jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, what am I supposed to do? To co macie zrobić? I slap his right cheek. Right? Uderzyć w drugi policzek. Moses law, if he według prawa mojżeszowego, jeśli ktoś was uderzy i złamie wam ząb, and you also break musicie podejść i też mu przyłożyć i złamać jego ząb. But Jesus says, ale Jezus mówi, this is not what I meant. Ja nie miałem tego na myśli. If anyone slaps your cheek, jeśli ktoś uderzy was w policzek, the other side, nadstawcie mu drugi. Yesterday morning, wczoraj rano, we looked at about the divorce. Rozważaliśmy zagadnienia związane z rozwodem. What did Jesus say? Co Jezus powiedział na ten temat? What was the reason? Jaki był powód? that Jesus gave that law tego, że Jezus dał to prawo Mojżeszowi, że mężczyzna mógł odesłać swoją żonę z listem rozwodowym. Jaki był powód? Z powodu zatwardziałości waszych serc. Jezus powiedział, na początku nie było tak. Tak więc to nie było zgodne z wolą Bożą tak naprawdę. Ząb za ząb, policzek za policzek. To nie było zgodne z wolą Bożą. Okay. And you killed what? Enemy, right? You just saw that, right? Tutaj mówiliśmy o zabiciu wroga. Killed enemy, right? Zabij wroga. And here it says, look, Matthew 5:43. Spójrzmy teraz na 43 wiersz 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Masz czuć nienawiść do nieprzyjaciela. Ale a ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół. To, co Jezus usiłuje powiedzieć, to jest to, czym jest prawda. Na początku. Na początku taka była właśnie wola Boża. Ale powód, dla którego Bóg dał to prawo, przerażające prawo, to z jakiego powodu je dał? Z naszego powodu. Dlatego, że nasze serca są zatwardziałe. W tamtym czasie moralność ludzi była na innym poziomie. Ale w tamtym czasie, teraz ta moralność jest trochę wyższa, w tamtym czasie Izraelici właśnie wyszli skąd? Z Egiptu. Co oni czynili? Oni byli niewolnikami. Nie było tam żadnej moralności. I popełnianie cudzołóstwa było czymś bardzo powszechnym. A popełnianie cudzołóstwa było traktowane jako takie prawo religijne. I w tamtym czasie Bóg nie mógł powiedzieć, jeśli zobaczysz kogoś, kto popełnia cudzołóstwo, to kochaj go. Czy to było możliwe? Wtedy wszyscy źle zrozumieliby intencje Boga. To byłoby tak, jakby Bóg akceptował cudzołóstwo i zezwalał na to. Dlatego, że wtedy ich poziom moralności był tak niski, ich serca były mocno zatwardziałe. Bóg spotkał się z nimi tam, gdzie się znajdowali. Czy jest jeszcze coś? Czy jest jeszcze coś, co wiemy ze Starego Testamentu, a może nie rozumiemy? Bóg starał się dostosować do warunków, w jakich znajdowali się ci ludzie. Wychodził na spotkanie. Jest takie jedno wydarzenie, które było bardzo ważne. Pamiętacie? Jest jedno takie wydarzenie. Powinniście wiedzieć. Lud Boży prosił o króla. Prawda? Co oznacza proszenie o króla? Dlaczego Bóg zgodził się na to, pomimo tego, że nie chciał tego prosić? Lud Boży powinien mieć króla. Nie powinien mieć króla. Bóg chciał, aby jego lud porozumiewał się z nim indywidualnie, bezpośrednio, poprzez Ducha Świętego, albo czasami przez proroków, lub przez sędziów. Dlatego, że sędziowie mogliby sądzić lud według natchnienia Ducha Świętego. I to w ten sposób Bóg chciał sprawować kontrolę nad swoim ludem. To był taki duchowy rząd. Ale niestety ludzie pragnęli, lud pragnął króla. I wiecie, że dzisiaj jest podobnie. People does not want to take care of themselves. Ludzie tak naprawdę nie chcą dbać o siebie. People wants doctor to take care of themselves. Oni chcą, aby lekarz się o nich troszczył. Right? Prawda? Because people do not want to communicate with God. Dlatego, że ludzie nie chcą komunikować się osobiście z Bogiem. People says we want to drink everything we want to drink. Ludzie mówią, my chcemy pić wszystko, co chcemy. We want to eat anything we want to eat. Chcemy jeść wszystko, co nam się podoba. When we get into trouble, a gdy wpadniemy w jakieś kłopoty, we have doctor. To przecież mamy lekarza. See? So this is why God did not want to give them king. To dlatego Bóg nie chciał dać im króla. But people came to Samuel. Ale ludzie przyszli do proroka Samuela. My chcemy króla. Samuel was very sad. A Samuel był wtedy bardzo smutny i wołał do Boga. Oh God, these people are wicked. O Boże, ten lud jest zły. So corrupt. Jest tak zepsuty. What shall I do? Co ja mam robić? What was the answer from God? Jakiej Bóg udzielił mu odpowiedzi? Answer from God was very painful answer. Bóg udzielił takiej bardzo bolesnej odpowiedzi. Wiecie, co powiedział Bóg Samuelowi? Samuelu, don't be so sad. Nie bądź taki smutny. They are not rejecting you. Oni nie odrzucają ciebie. They are rejecting me. Oni odrzucają mnie. Let's give them king. Dajmy im króla. This is the character of God. Tak jest Boży charakter. Even though it is not right. Nawet jeśli to jest niezgodne z prawdą, niewłaściwe. Because of the hardening of the heart. To z powodu zatwardziałości serc. God will be what? Giving in. Bóg spełni ich prośbę. And this is what it means love endures long. I to właśnie takie znaczenie ma stwierdzenie, że miłość jest długocierpliwa. Love endures. Miłość jest cierpliwa. So when I look at the Moses law like this. Tak więc ja w ten sposób czytam prawo Mojżeszowe. You know, this is I see the endurance of God. I wtedy widzę tę cierpliwość Bożą. Long suffering of God you can see through the Moses law. To jak bardzo jest cierpliwy w stosunku do nas widzimy poprzez prawo Mojżeszowe również. Instead of kill him. Tylko to, że Bóg chce zabijać może tych, którzy mu są nieposłuszni. That's what it exactly happened when a woman was found when she was committing adultery. Dokładnie to samo miało miejsce, gdy schwytano kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. According to the Moses law. Według prawa mojżeszowego. Everybody picked the stone. Każdy powinien złapać wtedy kamień. Pharisees and scribes. Faryzeusze i nauczeni w piśmie. They came to Jesus. Oni przyszli do Jezusa. What did they say? I co powiedzieli? What did they say to Moses? Co powiedzieli do Jezusa? According to the law of Moses. Według prawa mojżeszowego powiedzieli. Such a woman must be stoned to death. Taka kobieta musi być ukamienowana na śmierć. What a fact. Co za fakt. Is there any power to change this woman? Czy istniała jakaś moc, która mogłaby zmienić tę kobietę? No power. Nie. How Jesus responded? Ale w jaki sposób Jezus zareagował? If I were Jesus, gdybym ja był na miejscu Jezusa, I could have told them this way. To powiedziałbym im tak. You guys only know the fact. Wy znacie tylko fakt. This is not the Jesus do. Ale Jezus tego nie zrobił. Jesus knew everything. Jezus wiedział wszystko. But Jesus knew no matter how he explained. Jezus wiedział w jaki sposób wyjaśnić. These people will not understand. Ale oni i tak nie będą chcieli tego zrozumieć. So instead of debating, tak więc zamiast spierać się z nimi, Jezus pochylił się i zaczął pisać. I was wondering all the time what he was writing. Byłem cały czas ciekaw, co on też mógł pisać po ziemi. What was he writing? So people look at what he was writing and then drop the stone. Co on mógł pisać palcem po ziemi, tak że ludzie patrzyli na to i dziwili się. You know what I think? I wiecie co? Pomyślałem. Of course, Ellen White says Jesus was writing on the ground their sin. Oczywiście Ellen White napisała, że Jezus pisał na ziemi ich grzechy. Don't take that as a fact either. Ale też nie możecie przyjmować tego jako fakt. Do you think Jesus was writing? Myślicie, że Jezus pisał? Okay. Sławek and Richard was one of those Pharisees, okay? Sławek i Ryszard byli jednymi z tych faryzeuszy i trzymają kamienie w rękach. And Jesus write on the ground. I Jezus pisze teraz palcem po ziemi. Ryszard Jankowski. Bratenkowski, proszę nic dalej nie mówić. And you did this bad thing. Ty zrobiłeś tą złą rzecz. On September 11th, 11 września tego i tego roku. Do you think Jesus is this kind of person? Czy myślicie, że Jezus jest taką osobą? Exposing somebody's sin to the public. I ujawnia czyjś grzech Publicznie? I don't believe that. Ja w to nie wierzę. I don't want to have that kind of Jesus. Ja nie chciałbym mieć takiego Jezusa. Jesus is pointing out. Jezus wykazywał the main point of their problem. Wskazywał na sedno ich problemu. That main point of their problem is what? A sednem ich problemu było co? This. Właśnie to szatańskie równanie. Not knowing this. Problemem ich było to, że nie znali tego prawdziwego, Bożego równania. That's what Jesus is doing. To właśnie dlatego Jezus pisał. How? Co pisał? Do you know what Jesus wrote? Wiecie, co napisał Jezus? I could be wrong. Mogę się mylić. I believe this. Ale wierzę tak. Jesus says, Jezus napisał. I forgave David. Ja przebaczyłem Dawidowi. Yes or no? Tak czy nie? Yes. Tak. Pharisees and scribes. Faryzeusze spoglądali na to ze zdziwieniem. Tak, to prawda. Ja przebaczyłem Samsonowi. Oh, they're not stoned to death. Oni nie byli przecież ukamienowani na śmierć. They're confused. Tak więc teraz już nie wiedzieli, co mają z tym zrobić. And Jesus standing up. A Jezus wstał and said to them, i powiedział im, Is there anyone among you? Czy jest wśród was ktoś, kto nie ma grzechu? Jeśli jest taka osoba, niech rzuci jako pierwszy kamień. Wiecie, co to znaczy? Let me ask you. Is there anyone of you? Czy wśród was jest ktoś bez grzechu? Raise your hand. Niech podniesie rękę. I have one, two, okay. Dwie, trzy osoby, nawet cztery. These guys are crazy, right? Oni są szaleni. We all know they are sinners, right? Przecież wiemy, że są grzesznikami. Why did he raise his... Dlaczego więc podnieśli ręce? We believe in blood of Jesus. My wierzymy w krew Jezusa, cleansed all us, która oczyszcza nas z grzechu. The man without sin is a man who has full 100% forgiveness. I dlatego grzesznik może być takim człowiekiem, który w 100% jest uwolniony od grzechu. We have about more than 100 people here. Mamy tutaj ponad 100 osób. We only have 3 people raise the hand. A tylko 3 osoby uniosły ręce. These people who raised the hand know. Te osoby, które podniosły ręce, know who Jesus is. Wiedzą, kim jest Jezus. Know who God is. Wiedzą, kim jest Bóg. God who forgives me. Bóg, który mi przebacza. But at that time no one knew that. Ale w tamtym czasie nikt tego nie wiedział. If there's any single Pharisees. Gdyby znalazł się chociaż jeden faryzeusz, który w to wierzył, który to wiedział, który akceptowałby tę krew baranka i wierzył, że Jezus jest tym barankiem, który obmywa go z grzechów. To wtedy prawdopodobnie rozumieliby to prawo Mojżeszowe inaczej. Czy wiecie, jakie znaczenie ma słowo kamień? Kamień to Jesus himself is stone. To sam Jezus jest tym kamieniem. Jesus is the cornerstone. Jezus jest kamieniem węgielnym. Jesus is a living stone. Jest żywym kamieniem. Jesus is the stone. Jezus jest kamieniem. Jesus is the stone abandoned by the architect. Jezus jest tym kamieniem, który został porzucony przez budowniczych. Jesus is the stone. Jezus jest kamieniem. When you see the sin. Gdy widzi grzech, stone. Wtedy ten kamień jest rzucony. Wiecie, co to znaczy? Beautiful. Tym jest coś pięknego. Do not judge sinner yourself. Sami nie sądźcie grzesznika. Show Jesus you have. Pokazujcie Jezusa, ten kamień. Then she will accept Jesus. I wtedy ta osoba zaakceptuje Jezusa albo odrzuci. Let Jesus judge this sinner. Niech więc sam Jezus wyda osąd na tę osobę. You know, this woman. A ta kobieta, gdy ona zobaczyła to, ja przebaczyłem Dawidowi. Ona powiedziała, to jest ten Bóg, który przebaczył Dawidowi. Ja potrzebuję takiego Boga. Była jedyną osobą, która tam została. Była jedyną osobą, która nie odeszła. Czy to nie piękna historia? Jezus wtedy wstał. Wszyscy oprócz tej jednej kobiety odeszli stamtąd. A wiemy, że przecież ona powinna być pierwszą osobą, która powinna była uciec stamtąd. Ona była grzesznicą, prawdziwą grzesznicą. I ta osoba została. Then Jesus asked, a wtedy Jezus zapytał, is there anyone condemned you? Czy ktokolwiek potępił ciebie? You know what her answer was? I pamiętacie, jak brzmiała jej odpowiedź? No one. Nikt. No one. Nikt. What a confidence! Jak wspaniały dowód, jakie przekonanie. That's Romans chapter 8. To właśnie o tym mówi 8 rozdział listu do Rzymian. Wiersz pierwszy. Paul says, apostoł Paweł mówi tam, therefore there is no condemnation. Że to teraz nie ma żadnego potępienia. In Christ Jesus. Dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. No one condemned. Żadnego potępienia. Not even, dla nikogo. Not even this Jesus himself. To jest w Chrystusie. And she says, no one. I wtedy ona powiedziała, nikt. You know how Jesus responded? Wiecie, jak Jezus na to zareagował? Neither do I. Ani ja. Nie potępiam ciebie. I love you. Kocham cię. And this woman was stoned. I ta kobieta faktycznie została wtedy ukamienowana. On that very day. Tego dnia. This woman accepted Jesus. Zaakceptowała Jezusa. And she's alive. I ożyła. Beautiful story. Piękna historia. So, I want to show you just one more thing now. Chcę pokazać wam jeszcze coś. Okay, you remember the Moses law? Pamiętacie prawo mojżeszowe? Kill him. Zabij go. Someone who killed your family, right? Zabij tego, kto zabił kogoś. When you look at Book of Revelation, gdy czytacie Księgę Objawienia, chapter 6, rozdział 6, wiersz 9, rozdział 6, wiersz 9. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. And verse 10. I wiersz 10. I wołały donośnym głosem, kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. What does it mean? Co to oznacza? Okay, these are the martyrs, right? Tutaj mowa jest o męczennikach, who shed their blood, którzy przelali swoją krew. Slayed because they had a gospel. I zostali zabici, dlatego że szli za barankiem. I ci męczennicy wołają teraz do Boga. How long? Jak długo? How long you are not going to avenge our blood? Jak długo jeszcze będziesz czekał z zemstą za naszą przelaną krew? What does it mean? Co to oznacza? You know, don't look at the Bible this way. Nie patrzcie na Biblię w ten sposób. Put this in. Ale umieśćcie tam miłość, tę Bożą moc. Then look at this verse. I wtedy dopiero spójrzcie na ten 10 wiersz. These are the martyrs. To są przecież męczennicy. Like whom? Jak kto? Like Stephen. Jak Szczepan. Stephen was killed by Paul. Szczepan był człowiekiem, którego zabijano i Paweł miał w tym swój udział. I guess Stephen did many martyrs. I Szczepan i wielu innych męczenników. Martyrs are the people who know Jesus. Męczennicy to ludzie, którzy znają Jezusa. Prawda? Do you believe? Czy wierzycie? See, martyrs know who Jesus is. Męczennicy wiedzą przecież, kim jest Jezus. What did Stephen said when he was dying? Co mówił Szczepan, gdy umierał? Forgive this. Przebacz im. Do not put the sin on them. Nie policz im tego grzechu. These are the martyrs. Tak zachowuje się męczennik. So martyrs go to heaven and said now to God. Teraz więc ci sami męczennicy udają się do nieba i wołają do Boga, jak długo? How long you jak długo jeszcze? Nie będziesz mścił naszych krzywd, naszej krwi. You know what it means? Wiecie, co to znaczy? It is beautiful. To też jest piękne. Key point here is the meaning of the avenge. Kluczem do zrozumienia tutaj jest znaczenie tego, o czym mówimy. What is avenging? Czym jest zemsta? How Stephen can avenge Paul? W jaki sposób Szczepan mógł zemścić się na Pawle? God has to kill the Paul? Bóg musi zabić tego Pawła? Then Stephen gonna be satisfied? I wtedy Szczepan będzie zadowolony. All these martyrs are saying. Wszyscy ci męczennicy to same osoby. What does these martyrs truly want? Czego tak naprawdę chcą ci męczennicy? What is the entire purpose of life of martyrs? Co jest takim najważniejszym celem życia męczennika? Saving people. Zbawienie ludzi. Bringing people come to Jesus. Przyprowadzenie tych ludzi do Jezusa. You know what martyrs are saying right now here? Wiecie, co ci męczennicy mówią? Oh God. O Boże. How long we have to wait? Jak długo będziemy na to czekać? Why there are so many people still not believing you? Dlaczego jest jeszcze tak dużo ludzi, którzy nadal nie wierzą w ciebie? Do something, save them. Zrób coś, zbaw ich. Czy wierzycie, że o to tutaj chodzi? This is a vengeance. Na tym polega zemsta. Why? Why am I saying this? Dlaczego to mówię? Let me show you this, then I'll be done. Pokażę wam jeszcze jeden fragment i zakończymy. Book of Roman, List do Rzymian, chapter 12, rozdział 12, verse 17. Wiersz 17. Okay. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich. And 18. I wiersz 18. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. And 19 is important, okay? I wiersz 19 jest bardzo ważny. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Now you'll see the word wrath here. Teraz już widzicie, co oznacza słowo gniew. Before I was reading, wcześniej, gdy to czytałem, okay, God asked me, don't avenge myself. To wtedy myślałem sobie, no dobrze, Bóg mówi do mnie, abym sam się nie mścił. Because if we avenge ourselves, dlatego, że jeśli my sami będziemy się na sobie mścić, we're gonna kill, to wtedy we're gonna go to jail, right? To wtedy zabijemy kogoś i pójdziemy do więzienia. So God says, Więc Bóg mówi, nie, don't kill them. W ten sposób nie możesz robić, nie zabijaj nikogo. Ja zabiję tych ludzi dla ciebie. That's the way I understood. I tak to rozumiałem. This is a very sinful way. Ale to jest bardzo grzeszny sposób. This kind of understanding means that we don't know Jesus Christ. Taki sposób zrozumienia Biblii oznacza, że nie znamy jeszcze Jezusa. You know, this word wrath is very beautiful word. Wiecie, że to słowo gniew jest pięknym słowem. I'll explain this word wrath later. Później jeszcze wyjaśnię znaczenie tego słowa gniew, pomsta. Look at this. Popatrzcie na to. Dlatego jest napisane, pomsta do mnie należy, ja odpłacę. Now, verse 20. I wiersz 20. This is how God avenge our enemy. Tutaj widzimy, w jaki sposób Bóg może się zemścić. Wiersz 20. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Wow. This is Jesus' way of avenging our enemy. To jest sposób Jezusa na odpłacenie naszym nieprzyjaciołom. You know, before I totally ignored if he's thirsty, give him drink for. Wcześniej, gdy czytałem ten fragment, całkowicie zignorowałem ten wiersz 20 mówiący o tym, że jeśli ktoś pragnie, napój go i tak dalej. Only thing I was interested in was. Byłem zainteresowany tylko tym fragmentem. He calls on fire on his head. Że wtedy ten człowiek będzie się czuł tak, jak gdyby węgle rozżarzone położono na jego głowę. That's a nice way to kill him, you know? To też fajny sposób, żeby kogoś się pozbyć. I realized. Ale uświadomiłem sobie, this is so beautiful. Że w tym jest wielkie piękno. If you go home, kiedy udacie się z powrotem do domu, do a word study. To wtedy zacznijcie naprawdę studiować Pismo Święte. On fire, a coals of fire. I spróbujcie znaleźć znaczenie tego zwrotu węgle rozżarzone. Do you know what the coals of fire means? Wiecie, co oznacza ten zwrot rozżarzone węgle? In the Old Testament. W Starym Testamencie. Where is this fire coming from? Skąd ten ogień pochodzi? Coal. Węgiel. Where is coal? Gdzie jest węgiel? On the altar. That's na ołtarzu, właśnie. On the altar there's a coal. Na ołtarzu znajduje się węgiel. That's fire of love. To jest właśnie ten ogień miłości. Right? Prawda? Fire which burns the fat of the lamb. Ogień, który spala tłuszcz baranka. Fire which burns our sin. Ogień, który spala nasz grzech. The coals of fire means węgle, rozżarzone węgle. Forgiving mercy oznaczają przebaczającą łaskę Ducha Świętego. Isn't this beautiful? Czy to nie piękne? Then the sinner will. Wtedy ten grzech mówi, grzesznik mówi. Finally accept Jesus. W końcu akceptuje Jezusa. And then the sinner, my enemy will come to me. Ten grzesznik, mój wróg, przychodzi do mnie. Sang Lee. I mówi, Sang Lee, I apologize. Przepraszam. But by the way, ale I have a good news for you. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. I just accepted Jesus Christ. Właśnie przyjąłem Jezusa Chrystusa. What a revenge! Co za zemsta! What a victory! Jakie zwycięstwo! This is what God wants us to enjoy. To właśnie tym Bóg chce, abyśmy się radowali. This why in Book of Revelation chapter 6. To dlatego w 6. rozdziale Księgi Objawienia. This is exactly what martyrs are screaming. Opisane zostało dokładnie to, o co właśnie proszą I zaczął wołają ci męczennicy, mówiąc, jak długo jeszcze? Okay, I'll finish up just reading verse 10, that's all. Zakończymy czytając wiersz 10. How long? Jak długo? And you know what God's answer is? I wiecie, jak odpowiedział na to Bóg? No. Verse 11 is. Wiersz 11. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie, jak oni, ponieść śmierć. Okay, this is investigative judgment, you know, right? Tutaj and then God sąd śledczy również. They should rest a little longer. Oni powinni odpocząć trochę dłużej. Until both the number of their fellow servants. Aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, who would be killed as they were. Którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. If you read it wrong, it's a terrible thing to say. Jeśli niewłaściwie będziecie to czytać, to wtedy możecie dojść do strasznych wniosków. God said, well, not yet. Bóg powiedział, jeszcze nie. People have to be killed more. Więcej ludzi musi być zabitych. What does it mean? Co to oznacza? It means God is saying, to znaczy, że Bóg mówi, I know. Ja wiem. I wanna convert these wicked people. Bardzo chcę, aby ci źli ludzie nawrócili się. Who killed you? Ci źli ludzie, którzy zabili was. But it's so difficult. Ale to jest tak trudne. They are not listening. Oni nie słuchają mnie. I guess more people like you have to be martyred. I domyślam się, że jeszcze więcej osób takich jak wy będzie musiało rozstać się z życiem. I wtedy zobaczymy jeszcze, może zmienią swoje serca. Zaczekajmy. Postarajmy się zaczekać jeszcze jakiś czas z cierpliwością. W ten sposób wyrażona zostaje miłość Boża, Jego ból z tego powodu. To właśnie takie ma znaczenie ten zwrot, że miłość Boża jest długo cierpliwa. Amen. Amen.